Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Rzut na Bramkę. Wracamy z tym tematem, bo w pewnym momencie była co nieco przerwa, ale teraz jest znakomita okazja, by podsumować pierwszą rundę MKS Jutrzenka, piłkarki ręczne wraz z trenerem Marcinem Krosiakiem, który jest zadowolony i szczęśliwy z tego, co się wydarzyło, bo przecież był to naprawdę dość niepewny ten pierwszy, drugi mecz na początku sezonu. No, dzisiaj jesteś zadowolony. Podsumowanie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich sympatyków. Oczywiście jestem zadowolony. Do szczęścia pewnie trochę brakuje, bo tego pierwszego miejsca nie ma, ale naprawdę ten sezon był nieprzewidywalny. Przede wszystkim odeszło od nas bardzo dużo doświadczonych dziewcząt, a napływ młodości 17-letnich dziewczyn, jedna tutaj z zawodniczek, Maja, które doszły do nas, do zespołu, i ten okres przygotowawczy był trudny. Trudny z tego względu, że musieliśmy dobrać dobrą taktykę, dobry styl. Mecze sparingowe no niestety nie były dobre w naszym wykonaniu, ale już liga naprawdę zdecydowanie lepsza. Pierwszy mecz zwycięstwo i 17 punktów. Naprawdę jestem zadowolony z tej rundy w wykonaniu moich dziewczyn. Ten najlepszy mecz, trenerze, że tak jeszcze, który tak do dzisiaj tkwi w Twojej pamięci, mówisz, to nam się po prostu udało, albo może mieliśmy trochę szczęścia? Pamiętam wszystkie zwycięstwa, o wszystkich zwycięstwach mógłbym powiedzieć dużo, ale ten jeden mecz to jest zdecydowanie Kościerzyna na wyjeździe, faworyt ligi przed sezonem, a nam udało się wyszarpać 3 punkty po bardzo zaciętym spotkaniu. Dziewczyny naprawdę spisały się na medal w tym meczu, no będę pamiętał go naprawdę długo. No to o dziewczynach. Maja Kućba, witamy Cię w składzie seniorskim Jutrzenki. Witam również. I powiem, że te rozmowy z trenerem nie były tak optymistyczne i tak radosne jak w tej chwili na początku tego sezonu, ale to dzięki Wam, dzięki Tobie i dzięki Twoim koleżankom, które są jeszcze tak naprawdę w wieku juniora i juniorki. No więc właśnie, sprawiłyście ogromną niespodziankę swoim fanom, swoim kibicom piłki ręcznej w Płocku i Jutrzenka jest na bardzo wysokim 5. miejscu. Jak w ogóle trafiłaś do tej dyscypliny sportu? Trafiłam tak, że chodziłam do szkoły podstawowej numer 16, akurat tam, gdzie gramy. Tam jest profil o piłce ręcznej, więc trener Iwiński, który tam uczy, oraz trener Popis bardzo mnie zachęcali do tej klasy. No i zdecydowałam się tam pójść i od w sumie pierwszego treningu, pierwszego sparingu pokochałam ten sport. Być może będą nas oglądać panowie trenerzy. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, bo to jest też bardzo istotne. Przecież to tych trenerów nigdy nie wolno zapominać. To oni się przyczynili do tego, że dzisiaj grasz w Jutrzence. Jak weszłaś do tego zespołu? Jak żeście Wy weszły, dziewczyny młode, 17-letnie zawodniczki? Była trema, była obawa przed sparowaniem się przecież w pierwszej lidze? Myślę, że lekka trema na pewno była, bo to jednak już są kobiety pełnoletnie, doświadczone, a my no takie małe szkaraby w porównaniu do nich, no to wyglądało dosyć śmiesznie. Aczkolwiek po pewnym czasie zaczęłyśmy przyjmować to normalnie, jakbyśmy my były takie starsze, takie doświadczone i cały czas się uczymy, cały czas próbujemy, no i wychodzi to na plus, jak widać. Czyli musiałyście szybko bardzo dojrzeć, jeżeli chodzi o nawet doświadczenie. A właśnie, jakie jest z tym doświadczeniem? Pół roku w zasadzie, bo ta pierwsza runda, to dużo dla Ciebie znaczy, jeżeli chodzi o samą dyscyplinę sportu i o Twoje doświadczenia? Myślę, że bardzo. Myślę, że każda z nas zrobiła duży postęp przez te pół roku. To jest teoretycznie mało czasu, ale w praktyce nawet mam nadzieję, że trener potwierdzi, że w każdej widzi jakiś potencjał, w każdej widzi progres, więc to nas najbardziej cieszy. Maja, ten najtrudniejszy albo i ten najfajniejszy, może raczej najfajniejszy mecz, który pamiętasz z tej pierwszej rundy. Ty w grupie seniorskiej, 17 lat. Pozdrawiamy zresztą wszystkie te zawodniczki, które przecież są notabene od Jutrzenki. Tak jest, to trzeba zaznaczyć. Ale powiemy, Maja. Myślę, że dla mnie najfajniejszy mecz był właśnie ostatni z Kwidzynem. Wygrałyśmy na luzie jedną. To był bardzo emocjonujący mecz, bardzo ciekawy. Co chwilę albo my wygrywałyśmy, albo był remis, albo Kwidzyn wygrywał. Była straszna, strasznie było ciężko się skupić na tym meczu, ale koniec końców wygrałyśmy i to się liczy. 3 punkty zostały w Płocku. Trzeba zaznaczyć, że 8 bramek ma i w tym meczu. 9 bramek w tym meczu. Maja, no właśnie. I to jest to, że co? Myślisz, że potrafiłabyś jeszcze więcej dać z siebie drużynie? Czy już to jest ten moment, gdzie możesz powiedzieć,
Więcej z siebie nie daje. Nie, no oczywiście, na każdym meczu staram się dawać jak najwięcej, dziękuję tyle, ile ci mogę. Bardzo, więc jesteś skromna dziewczyna. Więc uczymy się dalej, tak? Tak, uczymy się dalej, nie przestajemy. Czy to jest, ale to za chwilę, bo powiedzmy o tych 17-latkach, o tych dziewczynach, które zasiliły jutrzenkę i sprawują się naprawdę znakomicie. Więc to jest to, co powiedziałem. Jutrzenka, jeszcze raz Jutrzenka, ze swojej szkółki, to jest bardzo optymistyczny i bardzo ciekawy moment. Tak jest, no, zdecydowanie doszło do nas kilka dziewczyn młodych, naszych wychowanek, które miał rok temu trener Maliszewski. Mogę tutaj wymienić Martyna Trzonkowska, Oliwia Rogowska, bramkarki, skrzydło Kinga Bachurska. Mamy Kornelię Barcerzak, Maję Kućbę tu obecną, Natalię Maruszewską, Zosię Igielską. Także jest to grupa płockich wychowanek, które trzeba zaznaczyć przy tych doświadczonych zawodniczkach, które jeszcze mamy, kilka dziewczyn starszych, naprawdę fajnie wdrożyły się w zespół i to fajnie funkcjonuje. Jeszcze jedna rzecz. Maja, musicie dać siebie tutaj bardzo wyraźnie, chcę podkreślić. I absolutnie nie tłumacząc, nie, same sukcesy, gratulacje, dajecie z siebie wszystko i kibice są z tego zadowoleni, szczęśliwi, dziennikarze również, ale ta ławka nie jest zbyt duża jeszcze w Jutrzence. Maja, musicie dawać siebie dużo więcej i wymagać od siebie również dużo więcej niż inne zespoły, które mają na przykład 6-7 osób na ławce, a wy czasami macie 2-3 osoby. To jest słaby komfort. Jak pracujecie tak nad sobą? Tylko treningi wystarczają, czy jeszcze dodatkowo gdzieś? Wiadomo, gdzieś staramy się dodatkowo. To wydolność macie świetną. Dziękujemy. Nie, no staramy się jak najwięcej trenować. Na treningach dajemy z siebie 110%, bo mamy z tyłu głowy świadomość, że nie jest nas dużo i mimo wszystko musimy robić wszystko, żeby starczało nam siły na cały mecz, bo nie zawsze jest zmiana, nie zawsze można odpocząć, jedynie przerwa w trakcie meczu daje nam jakiś tam lekki odpoczynek. Aczkolwiek myślę, że treningi trenera tutaj, który ze mną siedzi, są naprawdę bardzo, bardzo... Trudne, ale ciekawe. Można tak powiedzieć. Trudne, ale... Maja, tak naprawdę to wiesz, po co przychodzisz na ten trening. Po prostu. Przychodzisz, żeby w meczu potem dać dla siebie satysfakcję i radość swoim kibicom, sympatykom. I to jest to, że na tych treningach, właśnie trenerze, jak ty to poukładałeś? Powiedz tak szczerze, gdzie to jest ta tajemnica tych 17 punktów? Bo na początku sezonu, myślę, że jeżeli powiem teraz naszym widzom, te 6 punktów, to zakładaliśmy, będzie ok. Mamy 17. Jak ty to zrobiłeś? Tak naprawdę założeń klubowych nie było w ogóle. No, nie mieliśmy celu to poustawiać. Oczywiście ambicja moja, dziewczyn jest taka, żeby w każdym meczu wychodzić i wygrywać. Daliśmy radę zdobyć 17. No, to dosyć solidna zaliczka przed drugą rundą, piąte miejsce, z czego się cieszymy. A jak? No przede wszystkim tutaj chęci zawodniczek, to było najważniejsze. Ja mogłem przyjść z ułożonym planem treningowym, ale jeżeli praca by nie była wykonana na treningach dobrze, no to nie byłoby siły, nie byłoby wytrzymałości, ale dziewczyny trzeba tutaj chwalić, chcą się uczyć, chcą nabywać tego doświadczenia i przychodzą na trening naprawdę z wielkimi chęciami. No i to się przekłada na mecz, a w meczach jest zdecydowanie z każdym dniem coraz lepiej. Tak naprawdę to nie odpowiedziałeś do końca na to pytanie. Tajnik trenerski. No dobrze, niech tak będzie. Maja, lewe rozegranie. To jest twoja pozycja w zespole i w drużynie, która od samego początku, tylko zaczęłaś swoją karierę i przygodę z piłką ręczną, jest, czy ona była, czy próbowałaś gdzie indziej jeszcze? Nie, jak zaczynałam, to wygląda u ciebie, no? Zaczynałam na prawym rozegraniu z prawą ręką, co było dosyć ciężkie, aczkolwiek nauczyłam się tego i grałam przez dobre 3 lata, później przeszłam na środek rozegrania i tam pograłam 2 lata i jak przyszłam do seniorek, trafiłam na lewe rozegranie. I tak zostanie, panie trenerze? Czy jak nie, to jest? Maja zdecydowanie jest uniwersalną zawodniczką, gdzie może zagrać na lewym rozegraniu, ale w ostatnim meczu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, grała też na prawym rozegraniu, także u nas w zespole przede wszystkim jest nacisk na uniwersalność. Zawodniczki muszą grać na różnych pozycjach. Oczywiście lewe rozegranie ma i, ale musi w każdym momencie być przygotowana na inne pozycje. Czy się zgodzicie ze mną, że jeżeli powiem, iż jedne z najmocniejszych punktów, cały zespół, bez dyskusji, zasługuje na wielkie słowa uznania i gratulacje. Wydaje mi się, że najmocniejszym punktem Jutrzenki to jest obrona.
Zdecydowanie. Tutaj muszę powiedzieć, że tracimy mało, w zwycięskich meczach tracimy mało bramek, twarda obrona, ale też trzeba tutaj zaznaczyć dobrą współpracę z bramkarkami. No i bramka, powiedzieliśmy o dwóch młodych zawodniczkach, ale doszła do nas w tym roku również Asia Stachiewicz, która jest naprawdę mocnym punktem zespołu. No i ona zdecydowanie nam nieraz skórę ratuje. Twoje kibice, najwierniejsi kibice, którym trzeba teraz podziękować, że oni są, że cię wspierają. Jakkolwiek by to będzie szło, czy to jest mecz wygrany, czy to jest mecz przegrany, oni zawsze są przy tobie, trzymają kciuki? Mamusia i tatuś. A no to dobrze, no, pozdrawiamy koniecznie. To ten moment musimy tutaj bardzo mocno podkreślić, że masz takich kibiców, ale również inni fani i kibice. No Marcin, trzeba o nich powiedzieć tutaj. Jak najbardziej, i podziękować. Bo no właśnie, początek sezonu, oni mówią i tak będziemy kibicować, i tak będziemy, więc trzeba im tu właśnie parę słów ciepłych przekazać. Jak najbardziej dziękujemy wszystkim sympatykom, wszystkim kibicom za to, że są z nami, za to, że dopingują i w tych dobrych, i w tych złych momentach, prawda, bo i takie były w tym sezonie. Są z nami, cieszymy się, bo rok temu graliśmy przy pustych trybunach. Pandemia niestety zamknęła wszystkie hale. Teraz cieszymy się, że możemy mieć kontakt z kibicami, możemy słyszeć ich krzyki, ich oklaski, także jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania jutrzenki. Możecie się zmierzyć z takim pytaniem. 17 punktów, piąte miejsce w pierwszej lidze kobiet piłki ręcznej. Ile jeszcze możecie z siebie wykrzesać i ile jeszcze możecie dać siebie na tyle, by być jeszcze lepsze? Da się, moja? Myślę, że da się. Trenerze, to jest rozwojowa drużyna? Zdecydowanie. Bo ja jak patrzę, to z optymizmem spoglądam na poczynania zespołu. Nie powiem, że młodego, bardzo młodego zespołu. Zdecydowanie jest tutaj potencjał do rozwoju i to widać w każdym meczu. Kwestia, czy to się przełoży na punkty, ale za dobrą, ciężką pracą i przy odrobinie szczęścia trzeba tutaj zaznaczyć, żeby omijały nas kontuzje. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zdobyć w drugiej rundzie tyle samo punktów. Oczywiście będziemy celować więcej. No, nie byłbym sobą, gdybym nie miał swoich ambicji, aspiracji. Myślę, że dziewczyny również. I gdzieś szukać jeszcze może jedno, może dwa miejsca wyżej w tabeli, jak spotkamy się tutaj w czerwcu po zakończeniu ligi. Maja, ten moment, gdzie teraz rzucasz 8 bramek, a wiedziałeś, że wejdziesz do jutrzenki, powiesz, dobra, zaraz wam pomogę, zobaczycie, na co mnie stać. Jesteś zaskoczona tą swoją postawą, grą, zespołem, to, że teraz jesteś zadowolona i no powiem nawet w pewnym momencie, że szczęśliwa z tego powodu, że znalazłaś swoją drogę i miejsce w piłce ręcznej. Czyli spodziewałaś się, że będziesz tak ładnie? No. Szczerze, no zawsze wierzę, że mogę dać wszystko i zagram bardzo dobry mecz, więc przed każdym meczem zawsze wchodzę z takim nastawieniem, że po prostu muszę dać siebie wszystko, dać siebie to, co mogę, zrobić jak najlepszą robotę na boisku, żeby potem nie mieć nic sobie za złe. Aczkolwiek, no czasami zdarzają się mecze, gdzie jednak nie pójdzie mi dobrze. Przecież my wchodzimy, wiesz, nabieramy doświadczenie, my się jeszcze uczymy. Ale bardzo się cieszę ale mimo wszystko, trema, że... czy trema, czy ona była ta trema, czy nie? Bo przecież ty się parujesz z zawodniczkami, które są o wiele bardziej doświadczone od ciebie. Zgadza się. I nie miałaś takiej tremy, że wychodzimy, jak ja sobie dam radę. Wydaje mi się, że taka trema działa na mnie bardziej pozytywnie niż negatywnie i im więcej jej jest, to tym bardziej chce mi się grać. No to ja tylko mogę powiedzieć tak, no przychodźmy na ten mecz, oglądajmy, bo już niedługo zbliża się okres rewanżów i sezon 2021-2022 nadal trwa i to będzie prawdopodobnie ta druga część jeszcze ciekawsza niż pierwsza? Myślę, że tak. No teraz już nasze ambicje, aspiracje, nasza pozycja w tabeli jest wysoka, więc na pewno no, będziemy już w większości meczów występować w roli faworytów, to trzeba jasno powiedzieć. A jak się ułoży, no tego nikt nie wie. Najważniejsze, styczeń, okres przygotowawczy, dobrze przetrenować, zagrać dobre gry kontrolne, no i od lutego walczyć na ligowym parkiecie o punkty.
A tak przy okazji może moja podziękować zawodniczkom doświadczonym, które was tak fajnie przygarnęły i stały się dla was takie koleżanki, takie równe, takie na równi. Od razu możemy tylko zasugerować tak Olę Rędzisko, żeby kogoś nie pominął, Stasiakową. Ola Stasiak, Marlena Muras. Marlena Muras. Aneta Szczechowicz. No, fajnie was przyjęły. Bardzo fajnie. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak szybko złapiemy dobry kontakt, bo wiadomo, no, dziewczyny są starsze, my jesteśmy młodsze. Myślałam, że będzie jakaś różnica wieku, ale w ogóle tego nie czuć. No, Emilia Małdyga, żeby kogoś tutaj nie pominąć. Klaudia Mękarska. Tak, i Klaudię Mękarską. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. My rozpoczynamy rzut na bramkę i będziemy mówili nie tylko o Ojczynce, ale o Ojczynce na pewno. I trzymamy bardzo mocno kciuki za... co bym tutaj... No, sam już nie wiem w tym okresie pandemii czego życzyć, ale myślę, że to co powiedziałeś, oby kibice mogli przychodzić, oby mogli przychodzić na hale i sale, żeby te tematy nie były gdzieś znów zamknięte pod jakimś kloszem, żebyście nie zostali sami ze sobą, z zawodnikami i z walką o punkty. Więc życzę wam tylko jednego, tej fajnej atmosfery, fajnych kibiców, których no, oby nigdy nie zabrakło. Dziękujemy. A ja państwa zapraszam na kolejny program Rzut na bramkę. Dziękuję bardzo. MKS Jutrzenka, Marcin Krysiak i Maja Kućba.